pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszne galaretki z kurczaka. Te galaretki są dietetyczne, lekkostrawne, pyszne, no i prezentują się bardzo ładnie. Do ich przygotowania wykorzystam dwa uda z kurczaka, a także jedną całą pierś. Będą potrzebne jajka, mam tutaj 5 sztuk, 2 marchewki, opakowanie zielonego groszku, 5 deko włoszczyzny suszonej, 3-4 liście laurowe, 4 ziarna ziela angielskiego, kilka ziaren czarnego pieprzu i będzie oczywiście potrzebna żelatyna. Mięso umieściłam w garze. Zalewam teraz tak około 2 litrami zimnej wody. Wrzucam przyprawy, 3-4 liście laurowe. O, dorzucę jeszcze jeden. Kilka ziaren czarnego pieprzu i ziele angielskie. I będę gotowała przez około 1,5 godziny na wolnym ogniu. Oczywiście najpierw doprowadzę do wrzenia, a po godzinie wrzucę marchewkę i suszoną włoszczyznę. Minęła godzina, nasz wywar już zaczyna przepięknie pachnieć, a zatem czas, aby dorzucić włoszczyznę. I dorzucam marchewkę. Będę gotowała jeszcze no, tak około pół godziny do miękkości mięsa. Przyprawię jeszcze solą, 3 solidne szczypty, to będzie na taką porcję akurat. Minęło 1,5 godziny, mięso i warzywa są już ugotowane, a zatem wyłączam gaz, wyjmuję mięso i marchew, pozostawiam do przestygnięcia, a wywar przecedzę. Ponieważ mam tutaj około 1,5 litra bulionu, wsypuję 8 łyżeczek żelatyny i dokładnie mieszam. Przestudzone i obrane mięso dzielę na mniejsze kawałki. Mięso mam już podzielone, za chwilę pokroję jajka i marchewkę. Ponieważ ja wykorzystam różne foremki do galaretek, więc różnie pokroję jajka. 3 przekroję na połówki, a 2 w plasterki. Wypełniam foremki składnikami. Najpierw zaczynam od foremek silikonowych, a zatem wkładam po połówce jajka. W każdą foremkę. I teraz plasterki marchewki. I teraz pora na groszek. Do każdej foremki wsypuję troszeczkę zielonego groszku. I na koniec mięsko. I za moment zaleję przygotowaną galaretką. Zalewam bulionem i odstawię do lodówki na kilka godzin, żeby galaretka dobrze stężała. Moje
Moje galaretki z kurczaka już dobrze stężały, wyłożyłam na talerze. Zobaczcie, że wyglądają przepięknie, rewelacyjnie również smakują. No, dzięki oczywiście dobrej jakości produktów, które wykorzystałam do ich przygotowania. Te galaretki są delikatne w smaku, lekkostrawne, a także dietetyczne. Na pewno będą ozdobą każdego stołu. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.